Siema dla widza. Mam kilka kwestii do wyjaśnienia. Pierwsza to jest taka widzowie, że kurwa dawno się tak naprawdę zaspany nie czułem, więc wybaczcie, że dzisiejszy odcinek będę kurwa umierał. Ale jakaś tragedia jest dzisiaj, kurwa, jakby mi ktoś. Nie wiem, masakra. Dawno tak nie miałem. I nie wiem dlaczego, bo się wyspałem w sumie. Druga sprawa widzowie jest taka, że możesz zostawić lajka. No, tak jest. A trzecia sprawa jest taka, słuchajcie, że zacząłem grę i pojawił mi się mini bossik i kiedy grałem sobie i uznałem, że poczekam i poczekaj, czy ja nie oswoiłem kawy i później ją rozmieszałem? No właśnie, tak się kurwa chyba stało. Brawo, Eryk debilu. Mówię widzowie, dzisiaj jest jakiś kurwa najgorszy dzień świata. No i teraz coś się mierza. Więc moi drodzy, zacząłem sobie tego minibossa i tutaj sobie myślę, że zaczniemy odcinek. Dzisiaj nie będzie nudów, tylko na samym początku musiałem wam to wyjaśnić. Dlaczego się znajdujemy tam, gdzie się zaraz zobaczycie, że się znajdujemy. Dzisiaj dużo bossów do zabicia, między innymi Syrena i tak dalej, więc dzisiaj widzowie dymy. Dzisiaj dymy na maksa. Takiego odcinka zajebistego jeszcze nie było. Tylko ja jestem przyjebany, ale ja ogólnie jestem przyjebany. Za dużo się nie zmienia. O kurwa. Ja pierdolę. No ale mocna kawa. O swy kurwa skręca. Ja wyglądam z rana. No, teraz powinno wszystko śmigać. Słuchajcie, znalazłem gwiezdnego stwora. I tak to wygląda, słuchajcie, i od tego momentu. Jakby zatrzymałem nagrywanie, tu se pochodziłem, to miała być kurwa zwykła misja, a tutaj coś porządnego widzę się zadziało, ale w ogóle pojebane, ktoś to rysował, to jaka ma fantazję, kurwa. Dobra, widzowie, myślę, że po prostu ciachamy tutaj pana gwiezdnego stwora i zobaczymy, co on potrafi robić. Na razie nabić stresa. To zważywszy, że to jest minibossik, to wam od razu na samym starcie pokażę, słuchajcie. Jak to wygląda właśnie walka z nim zapewne, więc. Pewnie walka będzie cała, ale to niedobrze, bo ja trochę nieprzygotowany jestem. I tak jak mówię, dzisiaj strasznie zaspałem. Strasznie wczoraj zachlałem, widzowie. Można chlać. Tylko trzeba rano wstawać. Na tym polega odpowiedzialność. Samolubność, kurwa, niedobrze. Ja nie wiem, jaki on będzie mocny, ja się muszę skupić, kurwa. Zobaczymy, no na razie jest ciężko, ciężko. Kurwa, mi psycha tak siada. Oj, oj, oj. No, niedobrze, niedobrze, jakieś przymioty. Kurwa, nieźle, nie? Niezła ochronka. Ale jeśli poniżej 45%, już wszyscy mają zepsutą psychę, widzę. Oprócz tylko jednego chłopa. No i wydaje mi się, że walę. No, kurwa, tutaj nie uderzam, robię tak. To trzeba zniszczyć jak najprędzej, bo tam nam wybuchnie na twarz. To trzeba szybciutko się pozbyć, ale wątpię, że tym by się pozbył. Może tak, co? Chyba tak. Oj, 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 widzowie. Niedobrze, bo jak to wybuch. Uj! Dziesięć obrażeń z trucizny. Naturę. Chłop zostaje. Aha. Pierwszy raz widzę, że ktoś kurwa 10 obrażeń widzowie dostał. Naturę. A on się healuje jeszcze. Aha. Piecha mi siada świetnie. No. Ale jest kwa. No ja pierdolę, i oni sami będą wykonywać rundy beze mnie. Nie będę mógł zdecydować. Ale widzowie, emocje. O kurwa, 10 obrażeń na rundę. Nie no, co ty robisz, proszę. Masz jakąś trutkę, otrutkę? Nie masz. A ty dużo bijesz, co? Aha, 2 do 3, a czemu? Aha, bo on ma taką obronę, że ja mu tylko 2 do 3 tym chłopem biję. No ta, racja widzowie. No racja. Nie wiem, no. Chyba i tak walę ciosa. Ale masakra. On ma tą obronę pojebaną. Kurwa, to jest
Ej, to jest jedna z najcięższych postaci, jaką spotkałem, kurwa, w tej grze, co jest? Halo, ja tu mam jeszcze, kurwa, komnaty do ukończenia. Jednak, aha. Może Hihini jeszcze, co? Nie. Chyba nie. Aha. Nieźle. Dostałem damage z tego? Nie. Ktoś tam chyba dostał damage. Dobra. To się w ogóle leczy. Nie, ktoś kogoś leczy? Nie wiem, kurwa, jak to działa. Ja bym zrobił tak. Aha, za 2. A nie, trochę więcej, za 8. Elegancko. Te ma fajne te healki. Okej, okej. Za 1-2 go bije. Nieźle, nieźle. Nie, żeby on nie padł, bo on ma to krwawienie i to chyba będzie, kurwa, turbo ważne. Na się psychy zaraz zawał. Ogłuszenie jeszcze, o kurwa. Widzowie, ale chujoza jest. No ja bym chyba ciosa walnął, ale... No nie wiem. Ten musi się uratować jak naj... O, dobra, chyba GG. Atak serca. Ja pierdolę, widzowie. To robimy wycofka? Czy my robimy wycofka, czy nie? Proszę, nie trafisz. No to tylko psycha, dobra. To, żeby krwawienie siadło, chuj w to. Żeby tylko krwawienie się nastakowało, jak pojebane. No jest blisko, żeby to wygrać. Dobra, tylko mi psy, on jest zły od psychy, ale tak od życia to nie jest najgorzej. No czemu się healujesz zamiast bić? Kolego! A tu co robimy? Ogłuszenie może. O, może nie. No 85% odporności na ogłuszenie. To nic nie da właściwie. Zrobimy leczenie drużynowe. I wyjdziemy sobie z... Wrót śmierci. Trzeba stakować na pewno... A, on traci życie, jak robi te odłamki. Dobra, dobra, dobra. Dobra, okej. Okej, spoko. Wziąłeś krwawienie, jest git. Też bym tak zrobił, więc jakby, kurwa, miodzio. Paraliżujący odłamek. Ale, kurwa, mocny szef. Atak serca. Ja pierdolę, widzowie. Rota śmierci. Dobra, ty. Ja bym na razie tak zrobił, bo to jak wybuchnie, to na bank umieramy. On się wypierdala za 3 rundy. Dobra, na razie nikt nie padł z jakiegoś powodu. Nie wiem, nie wiem jakim cudem. Aha, ty robisz jakieś, kurwa, dziwne, nieprzemyślane ruchy, elegancko. Miałeś ogłuszenie, no i kurwa... To się dzieje, dobra. On się, sam się zabije, widzowie, okej. Ja bym się healnął tym ciosem. Tyk. Fajne leczonko. Podoba mi się. Za 12, bo się wyleczyliśmy, nie? Cios wynaturzenia. Nie jest najgorzej. Chłop ma 1 HP, więc... cyk. No, widzowie, ale to nie była, kurwa... To nie była przechadzka po parku. To nie była, widzowie, przechadzka po parku. O nich uja. Nie, 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 widzowie. To była ciężka, kurwa, wyprawa. Ja bym zjadł, szczerze mówiąc. Żarcie, nawet cały bym nie zjadł. No tego, że pewnie mnie zaraz kłuto dopadnie i giga debuffy. Nie no, kontynuuj przygodę. Ustawmy tutaj ziomów, ja sobie, słuchajcie, dokończę tutaj chodzenie. Aha. Tomasz klepto? Chyba nie, chyba ci psycha siadła, może dlatego. O, jeszcze bitwa, widzowie, kolejna. Ale to są akurat, to akurat dla dzieciaczków te bitwy są. To wam mogę pokazać w sumie, bo to... Na chillku. No i tak to, widzowie, grałem sobie dużo, dużo porobiłem. Nie wiem, czy wam od poprzedniego odcinka mówiłem, że właśnie tego, że tam byłem pierwszy raz na tych odłamkach. I teraz mi się taki boss, kurwa, pojawił. Jak raz byłem na tym, tam, na tej farmie. No i się teraz taki bossik pojawił. Nie fajnie. Kurwa, co to są? Ej, co to chuja rzecz? Halo? Ja to miałem wygrywać, widzowie. To miała być, kurwa, tak zwana przechadzka po parku. Halo?
Dzisiaj też idziemy, słuchajcie, po tym, zaraz jak skończę, słuchajcie, skończymy tutaj wyprawę po tych, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Tutaj, gdzie jesteśmy, jak skończymy wyprawę, to od razu wybieramy się na farmę i zabić z jednego dwa bossy. Teraz wszystkie odcinki to będą, słuchajcie, ataki na bossy i tak dalej. Czemu wszyscy dostaje HP, jak on dostał wrota śmierci w sumie? Nie rozumiem. Czemu ty jesteś tu? Czy ja nie zmieniłem pozycji? Dobra, leczenie drużynowe. Nice, za 6. Elegancko. Zobacz, jak tak już. No, przecież ten chłop był przemocny. Czemu ty zatruć jest? Kurwa, ile rzeczy my mamy? Pierwszy raz widzę tyle rzeczy, żeby na pasku było najebane. Co się dzieje, widzowie? Co się dzieje? No halo, ja mam wrażenie, że ja w ogóle tury nie mam, że tylko oni biją. Co się dzieje, widzowie? Dawaj krew, ja się healuję. Ten jest fajny, bo on się zawsze healuje tam za milion hapsów. Aha. Nawet nie wiem, co ja mówię, aha, bo ja nie wiem, co się dzieje, jakieś dziwne rzeczy. Oznaczenie, nie oznaczenie, nie, ja w szoku, kurwa, jestem. No, i wszystko. No i tak to, widzowie, wygląda właśnie, tak to się żyje w tej Polsce, w tym najciemniejszym, kurczę, dungeonie. Dobra, myślę, że wydolniemy sobie buffy z wody święconej i zrobimy tak. I zabanda styk. Myślę, że jest sacy. Dobra, bierzemy tutaj skrzyneczkę i idziemy dalej. Oczywiście przeczesujemy do końca, mimo że zauważyłem, że się. Najlepiej to w ogóle robić. O! O! Ale chyba nie ma dalej walki, co? Bo jakby miałem 100% ukończenia, musiałem ukończyć 100% bitew, no a jakby już ukończyłem, więc myślę, że już nie ma walk. W salach. Mam nadzieję, że mnie gra nie oszukała tutaj. Dobra, ostatnie tutaj sala, może coś tu będzie ciekawego? Nie ma. Misja ukończona. No ciężko, ciężko, bo ten bosik, kurwa, cholernie ciężki bosik. Ale się udało. Ile w ogóle tych herbów chyba. Ale nasrane tych herbów. Nice, widzowie. Fajne rzeczy. Okay. Te rzeczy też chyba znikają, jak im się jakby nie zatwierdzi. Tak mi się wydaje. Zatwierdzenie trochę kosztuje, a my, widzowie, problem z sianem mamy teraz. Zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego społeczeństwa nigdy nie było mało, jednak tego tygodnia lokalna policja zyskała mile widziane wsparcie. Mężczyźni łowcy zyskałem do jednego poziomu woli. Aha, nie rozumiem. Ale spoko. Widzicie, siana kurwa nie jest widzowie wysoka z tym sianem, jest średnio. Tak, dzisiaj widzowie tak. Farma, wydaje mi się. No i kurwa, i mamy w kurwę bosików tutaj. Knurzy książę, widzowie, jest do zabicia dzisiaj. O, ale będzie kontencik. Dobra, widzowie, teraz to trzeba kurwa giga sprytnie jakoś ogarnąć. Żeby mieć siano i jakby nie wydać siana, ale też ich w miarę ulepszyć. No, trzeba to zrobić kurwa w sprytny sposób. Przede wszystkim tak, wydaje mi się, że trzecie poziomy w ogóle najważniejsze to jest. To którędy drogę do ukojenia? Kici woka. Trzecie poziomy najlepiej by trzeba było, widzowie, ze stresu ściągnąć. Jest ktoś tu nowy, widzę badaczka zarazy. Ej, nie lubię, ale. A, nie lubię cię w sumie. Nie lubię i nie lubię. Dobra, musimy ogarnąć, co dosłownie robimy. W sensie, czy którego bossa zabijamy? Mamy mega dużo bossów. Krzykliwy prorok, Syrena i Knurzy Książę. To są wszyscy bossowie do zabicia. Więc wydaje mi się, widzowie, że ten poszedł na jakąś. Ten poszedł, widzowie, do ruin i zabił krzykliwego proroka. To nie. Potrzebujemy chłopów na drugim poziomie. I w miarę ulepszonych. I z psychą, co nie siada. Jakiś spoko składzik. Oj, coś mi się wydaje, że na tym poziomie będzie stra. No, kurewsko ciężko jest. Dobry skład znaleźć, widzowie. O, się dupca. Co? Kurwa, jakieś randomowe rzeczy i jakoś to będzie? Mam trzymać kciuki, czy co? Ja czemu on ma zerowy poziom? Czy se diligence ulepszyłem, czy nie? No ta, to o co chodzi? Czemu wy macie zerowy poziom, jakie wam karty się pojawia? A, niekiedy tylko się pojawiają. Kurwa, mać. Zobaczmy, co za błyskotki możemy tu kupić. Co ciekawe. W ogóle, jak wchodzę tu do menu, to mam 10 FPS-ów. Dosłownie, mam 10 FPS-ów. Coś tu zepsuli, widzowie, z optymalizacją. Szans do ogłuszenia, obrona od stresu. Szans na cnotę, jeżeli pył odłamka jest w ekwipunku. Ochrona, gdy tak, jest. Trąg. Trąg?
Strong? Jeszcze na farmę mieliśmy iść, widzowie. Ja pierdolę, ja nie wiem, co ja mam robić. Halo. Ja bym poszedł na farmę, bo te chłopy są dość mocno wyleczeni. Psycha im nie siada, tak. Miałem zrobić coś takiego, widzowie. Takim ze składem bym poszedł na tą farmę. Trochę się boję, bo ta farma jest naprawdę, widzowie, ryzykowna. Ale poulepszamy ich i mam nadzieję, że będzie kites. O kurwa, ile siana. Ale no trzeba ich ulepszyć, bo inaczej coś czuję, że wypierdolę. To szansa na przesunięcie to jest zajebiste ogólnie. Szczególnie na tą farmę. Ale będę musiał tutaj posprzedawać trochę i zaraz się widzimy. Widzowie, jest problem, słuchajcie. Ja nie mam siana, a nie jestem w stanie poulepszać wszystkich rzeczy. Serio się boję, że to może być kurwa katastrofalne. No to jest mega ważne, żeby to poulepszać, nie? Bo to daje mega dużo. No ale nie mam siana po prostu. A tych rzeczy nie strzelam, bo to są akurat naprawdę fajne rzeczy. Jestem w stanie jeszcze sprzedać może to. Ale reszta rzeczy to jest, to mi się podobają już i tak kurwa. Sprzedawałem wszystko co mogłem. Kurwa będzie ciężko, widzowie. Oj, będzie ciężko. No i tak to, widzowie. Tak to zrobimy. Ile tylko można tego serum, tych bandaży, kurwa, wodów święconych, a co to jest? Użyj nie mnie, ale strzeż się efektów, nie można użyć w przypadku... A wezmę sobie pył, kurwa, odłamka. Będziemy wciągać jak koks. Jeszcze trzeba im różne rzeczy powsadzać. Dupę. Uje. Dobra, tak to bierzemy, tutaj jest jeden gość, tutaj jest drugi gość, tutaj jest trzeci, tutaj jest czwarty. No jest, kurwa, ciężko, widzowie, idziemy. Celestial designs were erected around the perimeter of the farmstead. The miller, lamentably eager for some early sign of improvement, fixed his watery eyes intently upon the wilted fields and listless mill. My gaze, however, was cast skyward, and I marveled at the limitless profanity of the stars, wondering what harvest might come. Aha, widzowie, jakby... Jeszcze jakby, bo to jest druga misja jakby na tej farmie, więc jeszcze też była jedna misja. Więc ja jakby wam pokażę, co tam było mniej więcej napisane, żebyście sobie zobaczyli dialog. Myślę, że tam w wspomnieniach znajdę tam właśnie o tej farmie. Jeżeli nie, to wam po prostu nie pokażę i idziemy dalej. Ale jeżeli tak, to wam pokażę. Blight had struck the harvest again that year, and the miller was desperate. He came to me, hat clutched tightly in filthy fingers, stinking of sweat and manure. Seated comfortably in my observatory, surrounded by telescopes and other delicate apparatus, I recognized his misfortune as an opportunity, and I agreed to lend him my expertise. Co tu się dzieje? Obaj macie pragnienie, więc my walimy ci tak i walimy ci tak i lecisz. Lecimy, widzowie. I to jest, słuchajcie, ja nie wiem, jak ja wam to pokażę, kurwa, szczerze mówiąc, tą farmę. Nie zastanawiałem się nad tym, bo to jest jakby instant bitwa, jakby, nie wiem, ja mam cały czas to pokazywać, ciężko mi to jakby określić nawet, w jaki sposób ja mam to dla was, dla widza zrobić. Ja myślę, że tak robimy, cyk. A, on oddaje, bo on ma tą ripostę. Dobra, dobra, tutaj zrobimy cyk. Elegancko. Dobra, ja się muszę jakoś usadowić. Na tą rozgrywkę, bo zapewne ta rozgrywka będzie dość długa. Albo ogłuszenie, albo zaraza. Ja myślę, że zaraza. Cyk. Jest git. Mamy, wydaje mi się, fajne postacie. Mamy heala, mamy duże leczenie, mamy jakieś gdzieś tam obrażenia. No oni też mają potężny damage, to już widzę. Ja bym zrobił tak i liczył na to, że padnie. No nie padnie, jeden HP. Kurczę, blaszka. No czasem tak jest, niestety. No niestety, widzowie. To tak zrobimy. I cyk. Elegancko, szansa na otrzymanie krytyków. Dobra, cyk. Nie jest najgorzej, dość w miarę wydaje mi się szybko idą. Teraz przynajmniej. Ten jest, kurwa, ten jest ukryty. I ja nie mam żadnej umiejętności na odkrycie go. Ten się unik, dobra. Sam się odkrył, więc git. Uleczyłbym tego, albo zabił tego. Ja bym chyba uleczył tego. Cyk, za 9, elegancko. Ci znikałem, przychodzą nowi, tak jest. Jest tu brygadzista. Nie do końca jestem w stanie powiedzieć, który jest mocniejszy. Ten ma ripostę, niestety. No robimy tak, może zginie, super, jednego mniej.
Jednego mniej, tutaj może jakieś krwawienie za 5, coś takiego elegancko, za dwie rundy się wypierdoli. Może sprawmy tak, by wypierdolił się już teraz, a może do tyłu rzucimy. O kurwa, ile ma życia? To ja bym na tego jednak do tyłu stakował. On sobie umrze za dwie rundy, ale on na pewno nie ma takiego damage'u. Szansa na zarazę bardzo mała była, ale się na szczęście jakimś cudem udało. Może zrobimy tutaj ciosa za 7, ten padnie w kolejnej rundzie. Jest elegancko, to trzeba mega taktycznie widzowie przekminić to. Wow, jaki chłop ma damage, jeszcze oznacza, niedobrze. Wolałbym, żeby tego oznaczyć, bo on się jak pojebany jest w stanie healować. Jak co, to jestem w stanie uwierzyć, że on kurwa przetrwa mega dużo, naprawdę. No trzeba to zniszczyć, bo to jakby wybuchnie. O, my się nawet z tego healujemy, więc to jest kurwa w ogóle elszefito jesteśmy. Tego nie bijemy jeszcze, bo on ma jakby tą ripostę, trzeba zabić tego brygadzistę, zrobić mu krwawionko, zrobić mu, nastakować mu tutaj różne rzeczy. Myślę, że walę ciosa, żeby jak najszybciej iść do przodu. Na razie nie muszę się healować. Ten bije za 5, to jest nic praktycznie, bicie za 5 to on se kurwa może bić. Może zaraza siądzie. Siadła i pada. Zajebiście. Powolutku, zobaczcie, to jest pasek jakby zapełnienia, gdzie my musimy dojść. To jest bardzo długa misja. Nie wiem, czy, nie wiem, słuchajcie, jak ja wam ją pokażę, czy dzisiejszy odcinek będzie trwał godzinę. Czy tylko dzisiaj zrobimy farmę? Nie wiem, ale jakby, no widzicie, że są dimensji. Ale na jutro mamy dwa bossy, jeżeli dzisiaj się nie uda, to jutro, widzowie, dwa bossy naraz walimy, więc to jest mega koks. Tutaj myślę, że zarazę, oni mają dużą odporność na tą zarazę, to im trzeba przyznać, ale ja chyba rzucając im tą zarazę, a nie, jednak nie obniżam im szans na za... Dobra, to jednak nie wiem, co chciałem powiedzieć, nic się nie dzieje, healujemy. Fajny healek za 20, to jest zło. Jest wysoko, nie wszystko mamy ulepszone, nie wszystkie umiejętności, ale ja mniej więcej pamiętam, które umiejętności mamy ulepszone. No, chyba powinniśmy gdzieś tu mieć napisane, jak się kliknie prawym na postać. Gdzie napisane, które jest na której? Chyba wszystkie są akurat tutaj u niego. No dobra, ty dostajesz 5 obrażeń, to wydaje może tak, może tak, kurwa, to bym zniszczył. Fajne, że jak to niszczę, to się healuje. Dobrze, dobrze. Teraz już wiem, teraz będę wiedzieć. Elegancko rzucę jeszcze tak, żeby on może dostał. O, i padnie w kolejnej rundzie. Kurwa, zajebiście. Ten ma damage z tego, dlatego wziąłem w kurwę dużo serum. Nie uda się tak zrobić, ale tego bym. Uuu, krytyk za 5. Krwawienie, ale kurwa, czuję się jak komentator, jakby kurwa jakiś mecz Robert Lewandowski przy piłce, chłopie. Niemcami gramy, 2000, kurwa, 10. Wszyscy kibicują Polsce. Kiedyś to było, widzowie. Heal za 16 ogólnie. I tuwa. Ten nie padnie, padnie za dwie rundy, ale to chyba sobie go olejemy, jak padnie za dwie rundy. Tu jest, widzowie, mały El Kłopoto, ale wydaje mi się, że strach na wróble. No to, że. To, że mu uderzył. Zarazem myślę, że na stracha na wróble walimy. Jeszcze to daje osłabienie, celność minus. 6-12 za 3 rundy spadnie. Aha, nieźle. Proszę tak nie robić, kolego. Kurwa, unik, ten strach na wróble straszne uniki wali. Jakimś tutaj psycha, przerażenie, 4 stresu na jedną rundę. Z tym stresem będzie chyba też duży problem, wydaje mi się. Ty padniesz, no właśnie ty nie padniesz, kurwa, ty też nie padniesz. Trzeba zrobić tak, na szczęście masz zarazę. Ta zaraza jest dobra, ale na stakowanie jakichś przeciwników ukrytych albo coś takiego, szczerze. To wtedy by było spoko, jakbym teraz na tego ukrytego tam rzucił zarazę. Nie wiem, czemu tego w sumie nie robię. Wiem, że to by było spoko, a tego nie robię, nie? Dobra, zrobimy tak, bo ściągniemy dwóch, ten jeszcze mega dużo zostanie rzeczy. No co, cios. Krwawienie może? Super, że krwawionko. Oni mają mega małą odporność na krwawienie. Bo to są jakby ludzie. Strasznie dużą odporność na zarazę, co ciekawe. Ilek za 20. Na razie się trzymamy mega zajebiście. I za nami jest pierwsza fala. Pierwsza fala stworów. Powiedzmy. Jakby druga fala powoli idzie. To jest niefajne mega.
ale myślę, że zrobimy tak i powinniśmy się pozbyć. A oni mają 6 HP, kurde, 1 HP. No i teraz jest problem, to zabić czy to? Wydaje mi się, że to, bo z tego się też wyhealujemy. No dobra, ten padnie w następnej rundzie. No i właściwie tyle. Można się healować, pierwsza fala zażegnana. No i tak to wygląda, słuchajcie, na farmie. Efekty to jest jakiś miazymat. O, co to jest? O! Co się dzieje, widzowie? Świecące odłamki. No, halo. Jestem, widzowie, całkiem mocno przekonany, że jakby tu po prostu klikam tak, nie? Nie wiem, czy można było coś jakby użyć. Okej, okay, i tu mamy jakby czas na to, żeby sobie zjeść, tak? Żeby tu użyć serum, wsunąć sobie coś. No i super, mam w ogóle full HP. Kurwa, idziemy naprzód. Idziemy naprzód, widzowie. Żądza krwi jest nadal, czyli mamy dodatkowy damage. Światło się zmieniło. Jaśniejące. O kurwa, co się dzieje? Obrony kontra naznaczone, szans do osłabienia, szybkość i ochrona. W niebo wzięty. Mhm. No dobra, widzowie, szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się chyba w tej grze dojść do takiego momentu, więc na farmie przynajmniej nigdy nie byłem, jakoś nigdy nie byłem fanem farmy. Nie wiedziałem, że w ogóle tam daje, że jakby teraz będziemy mogli sobie wybudować ten młyn, dzięki temu nie będziemy musieli brać żarcia, to jest mega zajebiste. Dlatego głównie to robię w sumie. A tak ogólnie to nie wiem, czy to się opłaca, wydaje mi się, że tak średnio się opłaca. Tutaj ta farma. Jakby to jest dość ciężkie, to jest gdzieś długie, to jest gdzieś dość mniej więcej umolne takie granie. No, taka farma taka średnia jest ogólnie. Jakoś nie jestem turbo fanem. Czy teraz będziemy walczyć z potworami, tak? W jaśniejącym księżycu. No dobra, widzowie, romantycznie, romantycznie. Użyj sobie serum. Wylecz się drużynowo. O kurwa, jaki zajebisty healek za 24. Oczywiście nie użyliśmy aż takiego heala. No nic, co, opuść turę w sumie, bo jakby nie ma potworów, to co ja mam zrobić? O, są, witam, witam. Co wy tu robicie? Nie wiem. Tam było jakieś zagięcie czasu i przestrzeni, nie? Coś tam. Chłopco, wybuch. Ten odłamek. To jest jakby... Aha, lore tej farmy jest w ogóle chyba taki, że jakby spadło kosmiczne coś na tą farmę i jakby... No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jakby to jest jakieś kosmiczne odłamki. To wywołały, tak mi się wydaje, że to jakoś tak było. Najważniejsze zabić najpierw jedną postać i tak po kolei. Więc... dobra, on padnie za jedną rundę, jeszcze 4 damage by trzeba było dać. To może z pizdusia tak strzelimy. Przesunięcie... Ja bym zrobił tak, że na pewno każdy był na swoim miejscu. Chyba tak zrobimy i on powinien wtedy może dostać... A, ma dużą odporność na zarazy, widzowie. No nie zauważyłem. Tak zrobimy i tyle. On się wywali wtedy w następnej rundzie. Tu robimy tak. Bijemy pierwszą postać. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno, bo takie mam wrażenie, że kurde głośna jest ta gierka. Ale nie wiem. Halo, raz. Nie, no jest, ja mam na 2% gierę, więc nie wiem, chyba powinno być git. Dobra, tego możecie akurat bić, bo on jest kurwa giga koksem. Zaraza. Git, ty padasz. Leczenie drużynowe, bo to nawet nie ma co. Eleganckie leczonko. Krytyk. O, krytyk, krwawienie, dobra kurwa. Tyle. Co tam? O, psycha? Nieźle. Ale oni w sumie mnie tą psychą kurwa zaraz pokonają, tego Dismasa. To jest Dismas? Chyba tak. Nie, to jest Dismas. Aha, on ma tak na imię w sumie. Ty, on ma na imię Dismas. Zapamiętałem imię postaci w grze. I to się naprawdę nie zdarza u mnie często. Zazwyczaj to ja nawet nie pamiętam imion swoich znajomych, więc jakby...
Tym bardziej w grze bym się tego nie spodziewał. Dobra, wypierdoli się. No i healek drużynowy. Okej, zabłąkany ghoul. Z tego co wiem, to ghoul to też jest takim mini bossem troszeczkę. To jest bardzo mocna postać. Ghoul to jest, słuchajcie, bardzo mocna postać. Tego co słyszałem, więc przydałoby się. Oj, choroba jakaś, ale to akurat. To akurat z tym sobie poradzimy. Tu bym wziął bandaż, w sumie mam w kurwę tego bandażu. Trzeba jak najszybciej ghoula zabić, bo on może sporo nam kłopotów narobić, szczerze. O! I takie zaraza na nią i na niego, zajebiste. On. No on w następnej. Nie, żyje? Nie żyje w następnej turze, bo zostanie za 3. No widzicie, 17 HP. Mówiłem, to jest bardzo, bardzo mocny przeciwnik. Ilek za 8 chyba wszedł. Ciosa, normalnie na tego żyga walimy. Knurze go pomiota. Dobra, on tam se żyga, coś tego. Psychę nam tylko niszczy, ale to akurat kij z tym, cios. I to będzie chyba koniec kolejnej rundy, nie? To będzie chyba koniec rundy, widzowie. Ilek, albo taki, albo drużyna. Wydaje mi się, że taki, elegancko. I zostaniemy przeniesieni gdzieś? Tak, chyba. Poza przestrzenią i czasem. Dobra. Dobra. Świeże zbiory. Ciało jest pokrzepione? Aha. A ja bym chciał odłamki bardziej, szczerze mówiąc. Ale dobra, dobrze wiedzieć. Ty, to czemu ja nie mam kurio? Czemu nie mam kurio obiekty z tego? To nie wiem, co kto robi. Halo, najciemniejszy loch. Dobra. Wszystko na swoim miejscu. Tu oni mają żądzę krwi, więc zajebiście. Odłamki. Co ja z nim mogę zrobić? Mogę zjeść na przykład, jak kliknął prawy? Kurwa, nie ryzykuję, ale to bym chciał spróbować. To daje, ale może to później, jak przyniesiemy, to on mi to odmieli. I jakby dostanę z tego z powrotem kryształy. Dobra, idziemy dalej. Mizmat farmy, czyli to samo co było, jakby jesteśmy już blisko tej farmy. Tak to wygląda, wydaje mi się, że tego konia trzeba pokonać jak najszybciej, widzowie. Bo on jest kurwa, on ma takie, on ma combo, później ci wali i ty w szoku jesteś. Cyk, ja bym na... kurwa, zajebiście, widzowie. Jakby go pokonać jeszcze przed jego rundą, to już by było tak miodzio. Jakby się udało. Może siądzę. Dawaj. Jest, udało się. Bądź jakby psuje cały szyk, że oni się zamieniają i później ja właściwie tracę kilka tur. Wszystkie ture każdą postacią, żeby się pozamieniać. Irracjonalność, niedobrze. Kurczę, fajnie było, jakby była jakaś cnota, odwaga albo coś. Dobra, właściwie każdy jest w miarę wyhealowany, więc ja po prostu chyba walę ciosa, a nie udało się, ale warto było i tak spróbować. Cyk, podcięcie, on ma chyba ripostę na ile? A na zawsze ma ripostę. Perm riposta, nieźle. No dobra. To nie będziemy go bili po prostu. Na końcu coś czuję, że to widzowie, coś mi się wydaje, że to jest kurwa za łatwe. Nie wiem, czy też wam się tak wydaje, ale jakby tutaj wydaje mi się, że na końcu jeszcze kurwa dojebią na bossa, nie? Że będziemy właśnie... Aha, no tak, no mój nasz na końcu będzie. No tak. No to, czyli bosik, widzowie. Bosik. Myślałem, że jeszcze nie ma bossa. Myślałem, że 3 razy tam pójdziemy jakby. Kurwa, oni mają te riposty zajebane. Dobra, gin. Na tych chłopów by się przydał, taki chłop, co raz by pierdolnął i zabił. Krwawienie? Okej. Okay. Kurwa, zrobiłbym tak, żebyś ty na pewno umarł w następnej rundzie. Wydaje mi się, że w Darkenie nie, może się nie znam za bardzo na taktyce, może nie jestem najlepszym graczem Darkest Dungeona, ale wydaje mi się osobiście, że najlepiej jest, widzowie, zabijać jak najszybciej po jednej postaci, niż jej zatruwać 30 na raz. Najlepiej jest faktycznie na raz skosić jedną postać, niż jej w następnej rundzie drugie skosić 3, tak mi się wydaje. Że tak to wygląda.
Dobra, on ma mega fajne krwawienie za 5, dobra. Cyk, uuu. Bez riposty, bo skasiliśmy go naraz. Tutaj weźmiemy trutkę, otrutkę, serum. Kurwa, jak jest, powiem wam szczerze, że zajebiste rzeczy wziąłem. Wziąłem jedzenie do hida, wziąłem serum, wziąłem lecznicze zioła w razie właśnie, o widzicie, byśmy dostali jakieś takie mega chujowe perki. Kurwa, zajebiście się przygotowałem na farmę, nie? Mimo tego, że nie mamy wszystkiego ulepszonego, to fajnie idzie. Na razie jest kurwa dobrze, nie? Na razie jest git. Trzeba jak najszybciej zabić konia, bo on nam wszystko rozpierdoli. Do tych słów. Oj, oj, oj. Kolego. Nie wiem, czy to ja to misklikłem. Możliwe. Nie, oni sami tak kurwa robią jakieś dziwne rzeczy. No i koń mi to wszystko rozpierdoli. Na razie się w ogóle schowa. Wszystko mi zaraz rozjebie, widzowie. No niedobrze, jeszcze nie trafiliśmy. Zawsze jak coś powiem, że wszystko fajnie, że to dla dzieci, to wszystko się spierdoli zawsze. Cios za 7. Mój puls zwalnia, no. Ten koń, najgorszy ten koń, ale chyba to jest w ogóle ostatni mobek, tak mi się wydaje, przed bossem. Ile on dostaje obrażeń? Wystarczająco szalone cięcie. No, zróbmy tak. Bo tu i tak koń wleci i nas. To jest nawet dobrze, że my jesteśmy źle ustawieni, bo on teraz wejdzie z depta, poustawia wszystkich i może ustawi ich dobrze. No nie, nie ustawi ich dobrze. Cios maczugą. Nie siadł. No nie wiem, czy warto jest w ogóle zamieniać teraz. O! Co się dzieje? Okej. Nie wiem, jakby popróbuję trochę. Bo coś mam te wizowe rzeczy, te bandaże i wszystko. No nie, tu nie działa jakby nic, więc wydaje mi się, że tak robimy. Kolor płomienia jest jakiś dziwny. O, nice. Robimy tak, wiatnie się. Dobra, nie. Jest git, jest mega koks. Minus 30%. O, tak jest. I teraz buffy walimy. Giga dużo buffów. Błysnym stresem, wydaje mi się. Celność i unik walimy do tego chłopa. Tak, ty będziesz celny i uniki będziesz. No i tyle właściwie, zero z buffów, dalej to tylko stres mogę obniżać, no ale to poróbmy chociaż ten stres. Mogę jeszcze stresić gdzieś? Nie, mogę usunąć chorobę. Krwawienie, o. I tutaj temu usuniemy jeszcze psychę trochę. No i co, odpocznijmy. Idziemy spać. Dobra. Wracamy na pozycję, widzowie, i przed nami ostateczny boss. Ale mnie bolą, kurczę. Nieważne. Mamy, widzowie. Młynarz. Pierwszy raz się spotykam z tym bossem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ale ma ogłuszenie, ale ma małe szanse na krwawienie. To nie jest fajne. I ma... 140 życia? Chłop ma 140 życia, a moje postacie robią jakieś idiotyczne rzeczy. Na szczęście on, uderzając, to zmniejsza mu odporność na krwawienie i dzięki... Ja pierdolę, co wy robicie? Jałgany, halo. A coś czuję, że jak młynarz pierdolnie, to jest kurwa koniec. Skinienie młynarza. Dobra, na parobka przysłał, to jakby... Nie jest kurwa najgorzej. Leczenko może drużynowe, bo tutaj, żeby ich trochę schilnąć. Żeby tylko najważniejsze nastakować, widzowie, żeby... Co to jest? Co to robi? Co to robi? Wyłączono biegłości strażnicę? O co chodzi? Ja go, widzowie, muszę pokonać? Jakby nie wiem, kurwa. Nie. Aha! A, bo on jest chroniony przez niego, no dobra. Czyli 9 obra, okej. Ja kumalski. No to walimy ciosa, cyk. Dobra. I on w następnej rundzie umrze, nie? Więc, no hilek. Drużynowy. Czyli warto jest chyba powstrzymywać tutaj. O, znowu on ze skinieniem młynarza robi, ty. Strach na wróble teraz. Dobrze, że nie jest przynajmniej chroniony. Okej, przerażenie. No
Ile on ma... ktoś mi wytłumaczy, czemu on ma trzy tury naraz? Jeszcze jego postacie, które przywoła, mają też turę? O co chodzi? Jak ja mam to wygrać, jak on będzie miał 30 tur naraz, kurwa? Co ja mam robić? No chyba walimy młynarza, no, kurwa, nastakować. Ja w ogóle nie mam tur, żeby bić. Moje, najlepsze jest to, że moje postacie jeszcze sobie same wybierałem, kiedy one, kurwa, robią tura, a kiedy nie. I kogo biją. Kurwa, i nie ma odporności. Niedobrze, tu jest jakiś, tutaj jest... Ach, widzowie. Coś czuję, że mogę tego nie wybrać. Jakie on ma odporność na krwawienie? Ech, nie wiem, kurwa, czy nie lepiej jest tak zrobić, szczerze. Nie wiem. Bijemy tak, tylko żeby nie wypierdolić się tymi postaciami, bo ja się popłaczę, widzowie. Okej, okay, jest zaraza. 7 obrażeń zarazy. No niestety przegapiliśmy ten najważniejszy moment nastakowania na tego żniwiarza tych rzeczy, bo moje postacie chyba pominęły sobie turę randomowo. I teraz jest chuj, jest giga chuj, widzowie. Ja bym walnął wyrok na tego młynarza. Ten młynarz się będzie healował, kurwa. Jakby to zrobić? On ma taką odporność na wszystko. To trzeba przechminić, widzowie. Ja potrzebuję, kurwa, czasu przechminki. To jest nieciekawie mega. Przede wszystkim tutaj na pewno trzeba serum zrobić. Wydaje mi się, bo ja jakby tymi uderzeniami obniżam jego odporność na krwawienie, więc jeżeli on będzie przynajmniej tutaj stał, to ja go będę mógł obniżać odporność na krwawienie i je stakować, więc wydaje mi się, że nie ma innej opcji, jeżeli realnie pozabijać tego chłopa na drugiej pozycji, żeby on się przesunął tu. No tutaj akurat zawsze będę walił zarażenie, bo może siądzie, chociaż szansa jest niewielka, to o, udało się. No i tutaj właśnie, tu, to jest ten przypadek, w którym akurat bije tą postać, tak mi się wydaje. Tak to powinno wyglądać. I wtedy on jest na drugiej pozycji, co prawda on może stracić turę na przyzwanie nowej postaci. Ale, o, on może stracić turę na uderzenie mnie za kurwa milion. Niedobrze. Widzę ciebie, gangrele, nawet ziemia spragniona jest naszej krwi. Znaczy, on ma kurwa po 3... Ile on ma tur w ogóle? I zobacz, on ma kurwa ze 3 tury naraz, co jest? Jak ja mam na to... Jak ja mam go zabić, jak on ma 2 tury naraz? Trzecia tura jego. Pojebane to jest, ile chłop ma tur. Co ja mam zrobić teraz, powiedz mi? I drużynowy, no ale... Ale żem kurwa zrobił, ty. Ale żem zrobił, widzowie. Nie wiem, no... Chyba tak robię. Raczej tutaj... O, to też daje minus odporność na krwawienie, to jest super. No, proszę, nie wybie... No, przeczekaj rundę, no widzisz chłopa w ogóle? Chłopie, widzisz go? Widzisz go? Cel bazowa, krwawienie. Nie wywołam niestety krwawienia, bym musiał tym uderzyć, ale szansa wtedy, że zginę jest. No i tu jest, kurwa, widzowie, problem. No, wydaje mi się, że muszę się uleczyć. Ja mam jakieś... Biegłości lecznicze mam mi... Dobra, kurwa, robię tak, widzowie. Bo wydaje mi się, że... Tak, to daje minus 30% odporność na krwawienie. To się będzie stakować, rozumiem. Za 7. Wrota śmierci? Wrota śmierci. Kurwa, żebym nie padł. Żebym tylko nie padł, bo jest skujoza, jak padnę. Masochizm. Dobra. Dobra. Kill. O, kurwa. Okej, atak serca. Żniwa, nie traf. Proszę, nie gin. Nie zginął. Nie wiem jakim chujem, ale nie zginął, widzowie. Dobra, healuję się. Pierdolę, heala, walę od ciebie. Czas tam wrócić z tych wróć śmierci. Ale kurwa, ale ciężki przeciwnik, ja pierdolę. Widzowie, on się będzie healować, ma ochronę przed krwawieniem, wszystko. Jak ja mam go pokonać? Przywołanie jakiejś kolekcji, kurwa, jakiś boba, paroba. Chłopie. Ale jaja, widzowie.
Dobra, healek, wydaje mi się. No, oddech zimą, Bali, oddech zimy. To rozumiem, muszę go pokonać, bo inaczej mi wybuchnie na twarz. My jesteśmy, kurwa, sami siebie zatruwamy w ogóle. Ty to widzisz, kurwa, co się dzieje. Jest chroniony przez parobka. Nieźle, kurwa, nieźle. Dobra, to bijemy parobka. Mocny, mocny bosik. Oj, widzowie. Aha. I co się dzieje? 5 stresu. Nieźle. Nieźle. Ale czemu wszyscy dostali HP, jak ja dostałem wroty śmierci? Nie wiem, czemu tutaj działa. Ale kurwa, buffy, debuffy, wyłączono biegłości strażnicze. Ja nawet nie wiem, kurwa, co to jest za biegłość strażnicza. Co się dzieje, widzowie, kurwa? Healek, healek. Ja z tych wróg, kurwa, co 5 sekund będę powracał. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, ten się wypierdoli w następnej rundzie. Zbiory. No i wrota śmierci? Jasne, że tak. Proszę, żeby ten chłop nie padł. Już go tak healuję jak mogę, kurwa, ale ten bosik jest ciężki, ciężki, widzowie. Już mam godzinę nagrywania materiału. Wy też pewnie koło coś tego macie, więc... no... uderzył tego, może tak? A wtedy odda mi rikoszetem. No. To nie, chyba nie był najlepszy pomysł ogólnie. Dobra, wyjebał się, nie jest chroniony, więc można bić bossa. Proszę, żebyś nie... Proszę, nie padnij, nie padnij, nie padnij, nie padnij, nie padnij, nie padnij, nie padnij. No jest giga chuj. Nie wiem, czy to wygramy, widzowie. Nie wiem, widzowie, czy to wygramy. Oj, widzowie, nie wiem. Mogłem to użyć. To daje mi nadziem. Co to mi dało? Okej, nie wiem co. Nie, no nie mam szans, widzowie, tego wygrać. Ewakuacja? Bo ja tego, widzowie, nie wygram, ni chuja. Ni chuja tego nie wygram. No gdzie? Jak przyzwie Bobka i da na siebie ochronę... O, dobra. Chyba ewakuację robimy, co? Nie, ja się wypierdolę tymi postaciami na tych levelach, kurwa. Właśnie nie wiem, czy ja powinienem bić, widzowie. Co ja powinienem? Skinienie mistrza i sobie Bobka przywoła, nie? I ocie dupca, widzowie. Bez szans jedziemy. Bez szans jesteśmy. Uciekamy, widzowie. Nie mam szans tego wygrać. Nie mam szans. Tak, sobie zachowam sobie chociaż, widzowie, postacie na te poziomy. Ewakuacja, no muszę. Muszę się zewakuować. No nie dam rady pokonać, kurwa. Nichuja. Nie teraz jeszcze. No nie udało się. Wydaliśmy kupę siana i kupę rzeczy. No i chuj, dostaliśmy jakieś gówno. To jest, tak jak mówiłem, te bossy i tak dalej, to jest, widzowie, misja raczej nie na trzecie poziomy. Tak szczerze, tylko na czwarte i tak dalej. Wrócimy tam jeszcze na pewno. Ale nie wiem co, widzowie. Widzimy się jutro na pewno w kolejnym odcinku, pójdziemy na bossy. Jest mega, kurwa, krucho zsiane, więc nie wiem co jeszcze wymyślę, jak to będzie wyglądać. Zostaw lajka i komentarz. Nie udało się dzisiaj, jutro też, kurwa, mamy trzy bossy do pokonania, więc trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Widzimy się jutro. Nara, widzowie. Nara.